Witam, uszanowanie panowie. Powtórkę w zasadzie robię materiału, z tym, że tym razem robię nagranie jakby od innej strony. Poprzednie moje nagranie pokazywało, jak ściągnąć kolektor, podczas kiedy on już był ściągnięty, był przewrócony do góry nogami i tam opowiadałem, co dzieje, kiedy i o której godzinie. W tej chwili jest to częściowo skręcone, praktycznie już końcowo i teraz powiem, pokażę, jak rozkręcić pewne sprawy, ale z innego punktu widzenia, czyli z poskręcanych tych elementów. Nie umiem, przyznam szczerze, łączyć jakby materiałów dwóch, także jak widzicie, mówię w jednym ciągu, nie robię jakichś montaży, ponieważ nie mam programu, nie wiem, jak to zrobić. Jeżeli ktoś byłby w stanie mi podpowiedzieć, jakiś mądry program podesłać, to kto wie, czy bym z jego nie korzystał. Może można tam jakąś insynuację na dole w komentarzu wrzucić. A teraz wracając do tematu, mamy do czynienia tutaj z BMW E92, akurat silnik 3-litrowy, 6-cylindrowy diesel, z tym, że ten silnik był wykorzystywany w wielu, wielu innych modelach tejże marki BMW, także nie ma co tutaj się koncentrować na modelu, bardziej skupiamy się na samym modelu silnika, a nie na modelu samochodu. I teraz tak, opowiem tutaj w skrócie, jak ściągnąć, jak pozbyć się kolektora ssącego. Kolektor ssący, w ogóle po co go ściągać? Na przykład pierwsza podstawowa sprawa to jest wymiana świec żarowych, które nie ma siły, co jakiś czas co najmniej jedna świeca ulegnie uszkodzeniu. To jest jakby rzecz eksploatacyjna, wymienna. Uważam, że warto o to dbać i trzeba się dostać do tych świec żarowych, ściągając kolektor. Świece żarowe, tutaj pokazuję palcem, one są w tym dokładnie ciągu, tutaj, czyli nie ma żadnej możliwości ich wymiany, nie ściągając kolektora. Poza tym na przykład sterownik świec żarowych, też część psująca się elektroniczna, która jakby podaje sygnał do świec, kiedy mają się włączyć, kiedy mają się wyłączyć. Ten sterownik jest pod kolektorem tutaj mniej więcej, przytwierdzony do, powiedzmy, bloku silnika na dwie śruby. Szóstki, nakrętki są takie na kluczyk dziesiątkę. I teraz są oczywiście wirtuozi tam, on jest tam głęboko. Są wirtuozi, którzy gdzieś tam podają, że można to ściągnąć bez ściągania kolektora. Dla mnie to jest totalne oszołomstwo. Ja tego rodzaju mechaniki absolutnie nie popieram. I albo jest robota robiona dobrze, solidnie, albo nie jest robiona wcale i niech zrobią to po prostu fachowcy. Takie jest moje osobiste zdanie. Więc, żeby pozbyć się kolektora, to tak, nie musimy odkręcać zaworu EGR. Zawór EGR znajduje się tutaj. Oczywiście, że jak wykonujemy tego typu pracę, jak ściągnięcie kolektora, to również docelowo ten kolektor, jak domniemywam, jak ktoś jest estetą, czyści w środku. Czyści od czego? No wiadomo, że od nagaru. Potężne ilości nagaru, które gromadzą się, to jest taka mieszanina spalin plus przepalonego oleju, a to troszeczkę turbosprężarka przepuści. Spaliny to wiadomo, powracające z powrotem normy, tak są zorganizowane, żeby to po prostu ponownie te spaliny wracały do komory spalania. Także tutaj jest potężny nagar w kolektorze, duży nagar też na EGR-ze. Warto, jak to rozbieramy, wszystko to wyczyścić. Więc tak, żeby pozbyć się kolektora, krótko mówiąc, tu jest osłona silnika, tak? Ta główna, nazwijmy to, i tą osłonę cztery śruby, tak usytuowane na kluczyk imbus, odkręcamy. Tutaj w tej chwili tego nie widać. Tu jest ta osłona, proszę bardzo, te podszybie tak zwane. Ono jest zamontowane fabrycznie tutaj. Czyli tak, jak już ściągniemy tą osłonę silnika, odpinamy z podszybia tu ten przewód napięcia plusa, tak? Jego po prostu wysuwamy. Tu wkładamy wkrętak, lekko poluzowujemy zapadki, nie ciągniemy na siłę, nie wyrywamy, nie szarpiemy, panowie. Robimy robotę kulturalnie i tak, jak powinno być, a nie na zasadzie, że łamiemy i tak dalej. Ja jestem miłośnikiem dobrej, solidnej, czystej roboty i uważamy na każdą jedną śrubkę, jaką odkręcamy. Kładziemy sobie gdzieś w jakimś miejscu takim, żeby nam to nie zginęło. Jeżeli śrubka nam gdzieś, nie daj Boże, wypadnie z rąk, spadnie, szukamy jej do skutku. Uważam, że to jest najlepsza metoda na to, żeby później to nie dosyć, że poskręcać na tych samych śrubach fabrycznych, to jeszcze na to, żeby ta śruba nam się nie zawieruszyła gdzieś w silniku w bardzo nieodpowiednim miejscu, bo może to doprowadzić nawet ekstremalnie do jakiejś tam głębszej tragedii. Wracając. Mamy odkręconą tą pokrywę. Żeby ściągnąć tą pokrywę, to też jest takie przedłużenie pokrywy silnika, z tym, że, no bo po to, żeby pozbyć się kolektora ssącego, nie ma takiej możliwości, jak widzicie, trzeba pozbyć się tego, tej osłony. Żeby ściągnąć tą osłonę, podczas kiedy... Poczekajcie, bo mi słuchawki spadły, momencik. Podczas kiedy mamy zamontowane tak zwane podszybie, które tutaj właśnie już wam pokazałem, gdzie ono się znajduje, to musimy pozbyć się najpierw tegoż właśnie podszybia, tak? Podszybie pozbywamy się w następujący sposób. Najpierw
ściągamy tutaj te zaślepki, które są, które zaślepiają bezpośrednio tu tą elektronikę samochodu, a z drugiej strony zaślepiają zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego. Tąże zaślepkę odczepiamy tak, tutaj gumowa jest taka, taki element, który wysuwamy z tej zaślepki, a reszta jest na dwóch takich, nazwijmy to, dwóch styczni, no dwóch takich haczykach, tutaj one są analogicznie po dwóch stronach. Zaślepek się pozbywamy. To pod szybie jest przymocowane, ja je tutaj mam tylko dwie ręce, dlatego będę musiał tak operować, jak widzicie. To pod szybie jest przymocowane tutaj, są śrubki, dwie sztuki, tutaj są przykręcone i z drugiej strony analogicznie jest to samo. Też tych śrubek się pozbywamy. Wcześniej jeszcze odkręcamy obowiązkowo filtr kabinowy, dlatego że ten filtr kabinowy musimy go rozkręcić, ponieważ jak widzicie pod szybie jest osobno, a filtr kabinowy jest przykręcony do podszybia tutaj i do tego, nazwijmy to, elementu podszybia bezpośredniego, gdzie są już kanały powietrzne do kabiny, czyli 6 śrub. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Tutaj u mnie akurat jest oderwany uchwyt, nie ma to żadnego znaczenia. 6 sztuk, pozbywacie się u siebie, wyciągacie filtr kabinowy, tak? Zresztą jak ktoś chce wymienić tylko i wyłącznie filtr kabinowy, no to pozbywa się tych śrub i go po prostu wymienia. Długi taki element tutaj zamontowany. To jest właśnie filtr kabinowy. Teraz tak, dalej, jak już nie mamy tych osłon, nie mamy tego tutaj, nazwijmy to tak wstępnie, jakiegoś podszybia, żeby pozbyć się, tak jak powiedziałem, tej osłony, musimy rozebrać też to podszybie. Tutaj jest taki element, tu, jeszcze w międzyczasie, bo stąd wystają, przykręcone są tutaj na centralną śrubę, rozpórki kielichów. One są przymocowane tu do kielicha i idą tutaj. Tu włożone są w tą dziurę, mocowane są, tak jak widzicie, tam śruba taka jest, taki torks wewnętrzny. I teraz tak, tak jak przy kielichach odkręcamy tą śrubę całkowicie, bo jest oczko jakby przy rozpórce, tak tutaj, jeżeli chodzi o tą śrubę centralną, to pozbywamy się, w pionie jest zawleczka zamknięta, jak obrócimy w kierunku, jakby tak wykręcamy cokolwiek, to ona się poluzowuje i możemy ją ściągnąć, okrągłą zawleczkę. Jak ściągniemy tą okrągłą zawleczkę, to tam widzimy tą śrubę. Tą śrubę tylko poluzowujemy, tak? Dlatego, że te rozpórki działają tutaj na zasadzie widełek. One są wsunięte i przykręcone tym. Rozpórka, wiadomo, do czego służy, jest to wzmocnienie ruchów nadwozia podczas dużych przeciążeń, a że samochód jest, no, ma dużą moc, jest gotowy osiągać dosyć duże możliwości na trasie, dosyć te przeciążenia są duże, dlatego te rozpórki są niezbędne, bo w przeciwnym wypadku jakby zawieszenie by nie reagowało tak, jak chciał producent. Tak? Musi być usztywnienie całej karoserii i to jest właśnie usztywnienie tejże karoserii. Także pozbywamy się tych dwóch rozpórek, wysuwamy je, poluzowujemy tam, odkręcamy przy kielichu i je wysuwamy. Dwie sztuki pozbywamy się, nie ma ich. One tutaj widać, jest takie wgłębienie właśnie na te rozpórki i tutaj. Kolejną rzeczą to jest odkręcenie na kluczyk dziesiątkę trzech śrub. Tutaj jest jedna, tu w środku jest druga i tu jest trzecia. Te są takie ala blachowkręty, te boczne, chociaż one są wkręcone do plastiku. Ta w środku jest ona na gwint metryczny. Odkręcamy to i jak to odkręcimy, to ten element tutaj, on nam wyjdzie. To jest taki element nieduży. On nam, no teraz już nie mogę pokazać tego, jak to wychodzi, ale on nam wyjdzie. W ogóle to polecam odkręcenie oczywiście bezwzględnie ramion wycieraczek, dlatego że jeżeli chcemy tego podszybia też się pozbyć, odsunąć je do góry na szybę, żebyśmy tu mieli dobry dostęp do od góry kolektora, to musimy się tego pozbyć, tak? Ściągamy tą uszczelkę, która trzyma to podszybie z tym dolnym płatem plastiku, odkręcamy, tak jak powiedziałem, ten element, pozbywamy się tego podszybia do góry, ono się trzyma na wszelkich tych przewodach typu spryskiwacze, ale ono już nam nie przeszkadza w pracach nad kolektorem. Także mamy to z głowy, mamy dostęp, tak? Odkręcamy tutaj na dwa imbusy tą pokrywę silnika, wyciągamy ją, bez problemu ona już nam wtedy wyjdzie. I teraz tak, pozbyliśmy się wszelkich pokryw, odczepiamy od zaworu EGR przewody typu od turbosprężarki powietrze, ciągniemy zawleczkę do góry, ściągamy w bok do siebie ten przewód. Tu tak samo rozluzowujemy opaskę, to już jest oddzielone od EGR-u. Tą kostkę wypinamy, tu wypinamy z tego uchwytu, przewód mamy już z boku, to mamy luźne. Kolejna rzecz, no oczywista oczywistość, śruby, które mocują w ogóle kolektor, główne śruby, które mocują kolektor, czyli te. Tutaj są na kluczyk dziesiątkę,
rozkręcamy wszystkie te śruby, które trzymają. Z tej strony jest na kluczyk 11 i to są te śruby tutaj, one są tu, tu, tu. No tak będziecie widzieć po kolei wszystkie te śruby. Wypinamy tam na końcu kolektora, na listwie wtryskowej od Camorraila jest czujnik i od tego czujnika tam na końcu wypinamy kostkę. Wypinamy ją po to, ona można by było zaryzykować jej nie wypinając, ale to wszystko robimy dla siebie wygodę pracy. Tam jest jedna śruba, która trzyma kolektor i ja uważam, że warto ją wypiąć, żeby jakby tą śrubę odkręcać ze spokojem, a nie ocierając się o kostkę i jakąś ekwilibrystykę uprawiać. Także wypinamy tą kostkę. Kolejno odkręcamy ten uchwyt magnetu, tenże plastikowy uchwyt, który tutaj ja pokazuję, na śrubę to odsuwamy, proszę bardzo, ja wam pokażę, jeszcze to wypnę. O, wypiąłem to, ten przewód napięcia i teraz tak, tutaj pod moim palcem, nie widać tego, jest na kluczyk 10 śrubka, która trzyma ten plastikowy uchwyt do kolektora, wypinamy go. Odpinamy tutaj kostkę od czujnika powietrza, tak, wypinamy go. Wypięcie jest proste, naciskamy tutaj na zapadkę, wysuwamy. Pod spodem, nie widać w tym momencie, ale tu, za moim palcem jest gruszka, która napędza klapy kolektora. Ta gruszka jest również elektronicznie tutaj podpięta. Tu widać tą kostkę, a tą kostkę odpinamy w prosty sposób. Pod spodem, palec wkładamy pod spód, od dołu, niewidoczny jest drut, który naciskamy w kierunku kostki, wysuwa nam się kostka, mamy uwolnione, że tak powiem, tą elektronikę tu. Z drugiej strony, czyli tutaj, od strony tej gruszki, jest przewód podciśnieniowy, którego też musimy usunąć, wysunąć go. Musimy się tego wszystkiego pozbyć, żeby kolektor ściągnąć, dlatego że jak tego nie wypniemy, nie pozbędziemy się tych rzeczy, o których teraz mówię, to kolektor będzie nam po prostu, będą te rzeczy trzymały nam kolektor, że nie będziemy mogli się go pozbyć. Czyli tak, elektronika nazwijmy to i podciśnienia odpięte, EGR odpięty, śruby wszystkie rozkręcone. Kolektor bez problemu idzie nam do góry, tak? Wyciągamy go do góry. Po drugiej stronie, tak jak powiedziałem, kolektora, jeden wielki brud na 100%, jest zgromadzony przez wiele, wiele lat eksploatacji, bo nie są to samochody nowe, na pewno nagar będzie duży. Z nagarem to powiem tak, w różny sposób sobie ludzie radzą, nie ma według mnie środka chemicznego, którym popsikamy i tylko szmatką zetrzemy, że ten nagar zejdzie, musimy wykonać fizyczną pracę w postaci drapania, skrobania, można wspomóc się oczywiście chemią, ale ta chemia to jest tylko jako wsparcie dla czyszczącego, a nie jako cudowny środek, którym popsikamy, a później, że tak powiem, zmieciemy tylko ten kurz. To jest taka materia, nagar, bardzo agresywna, bardzo mocno przyczepiająca się do ścianek. Jest to już, można powiedzieć, ciało stałe. Jest to taki, no, powiedzmy, kamień, tak? Jest to kamień olejowo-spalinowy, którego nie usuniemy tylko i wyłącznie psikając preparatem, nie dotykając go. Także dosyć karkołomna, żmudna praca, jeżeli chodzi o czyszczenie kolektora, ale jak najbardziej warto. No wiem oczywiście, że jeżeli chodzi o klapy kolektora, które są na tej stronie do lotu, tutaj, jak obrócimy kolektor, to na tej części do lotu, bo tu widać, że kolektor ma swój dolot, tutaj jest na stałe, że tak powiem, tu jest cały czas to powietrze dostarczane bez żadnych oporów. Tutaj są klapy, no tam widzę publikacje, że te klapy zaślepiają. Ja w ogóle nie jestem miłośnikiem jakichś modyfikacji tego typu. Uważam, że jeżeli mam samochód, to idę za tym duchem, co inżynierzy to wymyślili. Oczywiście, że możemy coraz więcej tych elementów obcinać, wykasowywać i jakby się ich pozbywać, no ale poprawianie inżyniera dobrze, w niektórych ekstremalnych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z samochodami sportowymi, jak najbardziej rozumiem, ale w cywilnym samochodzie pozbywanie się DPF-ów, tego typu historii, żeby tam troszeczkę mieć w cudzysłowie mniej kłopotów, czy żeby on miał 3,5 konia więcej, nie wiem, ja bym polemizował, ja bym zostawił to w spokoju. Uważam, że lepiej jest zadbać o samochód, po prostu o jego kondycję techniczną, niż usuwać po kolei elementy tylko dlatego, że się jest po prostu dziadem, no powiem wprost, tak? Ja nie usuwam nic, ja naprawiam, a nie robię jakiś tutaj wycinek, przycinek, czy zaślepiania i tak dalej. Ja nie robię takich rzeczy. Ktoś jak chce zaślepiać, to niech zaślepia. Klapy, można odkręcić te klapy i je też wyczyścić. One też będą całe w nagarze, te klapy. I te klapy polecałbym czyścić bardzo, bardzo dokładnie i precyzyjnie, jakimś delikatnym skrobaczkiem, oczywiście chemią. One, te klapy mają w sobie jakby zatopioną gumę, która powoduje uszczelnienie tych klap. To są rzeczy niewymienne, tak? Czyli musimy bardzo ostrożnie z tymi klapami jakby się obchodzić, żeby je wyczyścić, ale jednocześnie, żeby nie uszkodzić tej struktury gumowej, która jest uszczelnieniem tych klap, tak?
Także to jeżeli to parę słów a propos klap. Co do świec żarowych, to świece żarowe w BMW mają dosyć przyzwoitą średnicę. Ja wspominałem o tym w materiale moim poprzednim. Ja już pokażę, bo tu się cofnąłem. To jest świeca BMW z tego samochodu. One już są wymienione przeze mnie, bo tu już ja robotę swoją wykonałem na nowe. I tutaj ona ma gwint, nie wiem, czy to jest dziesiątka, czy to jest dziewiątka, nieważne. Średnica tego gwintu jest na tyle przyzwoita, że pozwala mechanikowi jakby odkręcić to. Ja uważam, że z czystym sumieniem, jakby nie, znaczy nie tyle, że z nieczystym sumieniem, ale pozwala w ogóle odkręcić, bo na przykład Mercedesa ostatnio miałem do czynienia, to ta świeca żarowa jest pół tego, no może tak 3/4. Dużo cieńsza materia, a świeca żarowa wiecie, jak jest skonstruowana. Ten element, który wkręcamy w głowicę, ten, który ja teraz pokazuję, to jest tylko jakby ten element, który trzyma tą świecę. Najważniejsze w świecy żarowej to jest tutaj ten grot, tak? To, gdzie jest podłączone do fajki z napięciem i tutaj żarnik, ta końcówka. To w środku przechodzi przez ten, nazwijmy to, uchwyt, przez ten element uchwytu i to jest odizolowane, czyli w środku ten żarnik przechodzi, będąc izolowany, a to ten element jest po prostu rurką. I wyobraźcie sobie, kiedy, tak jak wspomniałem, Mercedes albo inne samochody mają te świece żarowe dużo cieńsze, to z automatu ta rurka, która trzyma tą świecę w głowicy, ona ma ściankę bardzo cienką. I co się dziwić, że one się urywają, kiedy tutaj na tą świecę ona jest narażona tak. Wysoka temperatura, ciśnienie plus nagar, to wszystko razem przez lata robi robotę. Skleja to, ten gwint w głowicy naprawdę dosyć solidnie. I co z tego, że my mamy możliwość pociągnięcia ręką kluczem tutaj na kluczyk, że mamy dostęp? Cóż z tego? Pociągniemy, ona się ukręca, zostaje gwint w głowicy i mamy wielki problem, tak, że świeca żarowa zostaje w głowicy, później trzeba to specjalnymi technikami wykręcać. Także ostrożnie z tym. Też można sobie, najlepiej to wykręcać świecę, jak jest silnik nagrzany, tuż po tym, jak zgasimy silnik, wymontujemy jeszcze na ciepłym silniku, ale też można, jak ktoś ma więcej czasu, to po prostu czymś tam próbować polać jakimś dosyć płynem dobrej jakości, który penetruje. Ja tak zrobiłem. No mi wszystkie świece wykręciły się dobrze. Ta świeca jest przyjazna dla mechanika, bo jest po prostu o dużej średnicy. Dlatego chwalę tutaj inżynierów BMW za to, że zastosowali tego typu świece. Czyli tak, świece mamy omówione. Tak jak powiedziałem, sterownik świec żarowych znajduje się tu pod kolektorem na dwie śruby przymocowany, dwie kostki do niego dochodzą, od spodu jest jedna kostka dodatnia, jest to zasilanie, druga kostka jest już to cały sterownik ze strony komputera silnika i podający już bezpośrednie napięcie na poszczególną świecę, tak? Na tej zasadzie. Co jeszcze? Później, a propos składania tego, no to jest oczywiste, że robimy to wszystko odwrotnie. Tutaj, to podszybie, tylko tak napomknę, tak? Jak to podszybie będziemy składali, to ja polecam, bo podejrzewam, że ta uszczelka trzyma się tego podszybia tutaj jakby tego grubego. A ja bym zrobił tak właśnie, że zakładamy to tutaj podszybie plastikowe, przykładamy, no oczywiście wcześniej składając te elementy, o których już powiedziałem, tak? Przykładamy i przyciskamy uszczelkę, jakby teraz montujemy tą uszczelkę w tym momencie, bo ją najbardziej, najdokładniej jakby jesteśmy w stanie zamontować przy samochodzie, a nie na zasadzie takiej, że ta uszczelka przychodzi razem z tym podszybiem, bo można by było to zrobić, ona wtedy jest zamontowana tu na te wąsy, ale uważam, że ta kolejność jest zdecydowanie lepsza, czyli najpierw montaż uszczelki tej właśnie, a później dociśnięcie do tej uszczelki właśnie tego stojaka na filtr kabinowy w zasadzie, to nie jest już podszybie, bo podszybie samo to w zasadzie to jest ten element, to jest takie bezpośrednie podszybie, a to jest już taki element stelaża pod filtr kabinowy. Ja to mam już wszystko poskręcane, porobione, w zasadzie jestem tutaj z robotą, można powiedzieć, zakończony temat, jeszcze mam parę tylko śrub do skręcenia, celowo jeszcze tego do filmu nie skręcałem, żeby pokazać od innej strony, także filmy, materiały są dwa. To troszeczkę jakby ułatwia zadanie temu, kto chce to rozkręcać, a tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie zrobić montażu, bo po prostu tego nie potrafię, nie przykładam do tego jakiejś tam specjalnej wagi, jak ktoś mi powie, jak to zrobić, to w przyszłości zrobię film taki, że będą pokazane te roboty, może jakoś tam chronologicznie, żeby sobie ktoś zobaczył po kolei, co jaką śrubę rozkręcamy, tak?
No, tutaj w tym samochodzie już turbosprężarka była przeze mnie robiona, także z tej strony jest turbosprężarka, także no, mogłem w sumie nagrać też materiał a propos turbosprężarki. Nie zrobiłem tego teraz, nie ma co wracać jakby do tego tematu. Jak będą jakieś inne roboty, gdzie będzie widoczne pole tych robót, to będę starał się zapodawać. Wszystkiego dobrego, panowie, kłaniam się nisko i oczywiście, jak uważacie, że zasłużyłem na łapkę w górę, to łapkę w górę. Jeżeli ktoś jest taki ekstremalny i bardzo niegrzeczny i chce mi dać łapkę w dół, trudno, niech da, jeżeli mu to ulży, ja się na to godzę. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Na razie, pa, do następnego razu.